Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, zapraszam na trzeci, kolejny odcinek Technikali, a więc prezentacja mojego sprzętu komputerowego. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ważny podzespół, chyba jeden z najważniejszych w komputerze. To jest oczywiście, słuchajcie, płyta główna. Płytę główną, słuchajcie, ja, jak już wspomniałem wcześniej, słuchajcie, nie znam się aż tak bardzo na tym, którą płytę główną warto brać, której nie brać i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego, słuchajcie, się dowiadywałem podczas właśnie szukania płyty głównej pod mój zestaw komputerowy. I muszę Wam powiedzieć, że wybór jest dość ciężki, szczególnie dla osób takich właśnie jak ja, gdzie ta wiedza jest, słuchajcie, bardzo ograniczona. Natomiast wszystkie osoby, które tą wiedzę mają, z pewnością dla takich osób wybór płyty głównej jest zdecydowanie, słuchajcie, prostszy. Ale powiem Wam to, co, czym ja się kierowałem, co się dowiedziałem, jeżeli chodzi o płytę główną. Od razu powiem, że tak, że płytę główną mam, kupiłem właśnie Ashroka X370 Taichi. Tutaj za chwilę prezentacja tej płyty, słuchajcie, będzie. Słuchajcie, przejdźmy może tutaj do Morelenet, bo właśnie w tym sklepie zakupiłem moją płytę główną. Na Morelenet, słuchajcie, jest taki fajny poradnik, jaką płytę wybrać główną, jaka jest najlepsza. Warto sobie naprawdę przed zakupem płyty głównej, jeśli nasza wiedza jest dość ograniczona, tak jak moja, warto sobie takie różnego rodzaju, słuchajcie, poradniki przeczytać, zobaczyć i ewentualnie później sprawdzić, dowiedzieć się na forach komputerowych, jaką płytę główną wybrać lub też pokazać, jaką płytę my wybraliśmy. I z pewnością ludzie z większą wiedzą niż nasza z pewnością nam powiedzą. Tak dokładnie było w moim przypadku. Ja pamiętam, że moim pierwszą taką płytą to było Asus, znaczy też Ashrock, tylko tam cenowo to było około chyba 600-700 zł. Nie pamiętam już nawet, jaka to była płyta. I właśnie na forach internetowych, słuchajcie, powiedzieli mi, że jeżeli chcę właśnie Ryzena mieć i podkręcać Ryzena, muszę mieć naprawdę bardzo dobrą płytę główną o stabilnych, znaczy o dobrej sekcji, słuchajcie, zasilania, która podczas overlockingu procesora nie będzie po prostu jakiegoś problemu właśnie z płytą główną. I polecono mi właśnie płytę Taichi. Przejdźmy może standardowo do takiego rankingu płyt głównych polecanych pod procesory AMD, a dokładnie pod podstawkę AM4, pod Ryzeny z chipsetem X370, B350 i A320. I tutaj, słuchajcie, naprawdę mamy dość spory wachlarz tych płyt. Ja pamiętam, jak jeszcze szukałem płyt na przełomie września i października, tych płyt nie było aż tyle, co jest teraz. Tym bardziej, że te płyty, zauważyłem, słuchajcie, bardzo, jeżeli chodzi o ceny, spadają. A to też za chwilę, dobra, nie będę tu teraz Wam mieszał. Tutaj mamy taką dość dobrą płytę od Asusa. Znaczy, słuchajcie, jeżeli chodzi o moją płytę w ogóle główną, to trzeba tutaj zaznaczyć. Płytę główną, słuchajcie, wybieramy pod procesor i pod pamięć RAM.
Bo tak naprawdę ja miałem problemy z pamięciami RAM, bo chciałem te pamięci RAM, żeby już były częstotliwość pracy pamięci, słuchajcie, na poziomie już 3200. I to moją pierwszą płytę główną, jaką ja sam wybrałem, nawet nie spojrzałem, nawet nie wiedziałem, czy na to trzeba patrzeć, słuchajcie. Właśnie tam nie było takiej możliwości, często, żeby pamięć RAM chodziła z taką właśnie częstotliwością 3200. I właśnie te Tai Chi właśnie miało właśnie możliwość taktowania pamięci RAM na poziomie 3200. I to jest też, słuchajcie, bardzo ważne. Jeśli planujemy właśnie płyty pamięci RAM, już takie te bardzo szybkie, to też musimy dobierać płytę odpowiednią właśnie pod nasze pamięci RAM, albo też adekwatnie, jeśli wybierzemy najpierw, kupimy płytę główną, to do płyty głównej dobieramy pamięci, słuchajcie, RAM. Tak to mniej więcej się odbywa. Tutaj cenowo, słuchajcie, przedział tych płyt, takich dobrych płyt, to jest, widzicie, 1000, 1900, 700. No ale tak mniej więcej, słuchajcie, w tym przedziale cenowym, znaczy mi się tak przynajmniej wydaje, tak zawsze wszyscy mi mówili, że tak od 700 zł, 800 wzwyż, to już są takie płyty dobre, które są, które już można z tymi płytami naprawdę podkręcać, robić overlocking naszego, słuchajcie, procesora. Słuchajcie, ja wybrałem właśnie Ashrocka, to jest ten, dokładnie ta płyta główna, płyta Ashrock X370, słuchajcie, Tai Chi z taktowaniem, z kilku wersjami taktowania, ale dla mnie było najważniejsze, żeby było te 3200 MHz właśnie pamięci RAM i taką właśnie, słuchajcie, płytę sobie zakupiłem. Płyta, słuchajcie, tutaj kosztuje już teraz 775 zł, natomiast ja zapłaciłem 900, słuchajcie, 15 zł. Bardzo, bardzo mocna obniżka cen tej płyty. I to, słuchajcie, na przełomie mniej więcej miesiąca, no półtora, nie, miesiąca, miesiąca. Więc ogólnie naprawdę, no, jestem w plecy, dwie stówki niecałe, no ale trudno, no. Gdybym tak miał czekać na wszystko, słuchajcie, to bym nigdy komputera nie kupił, prawda? Tak, i to jest właśnie, słuchajcie, ta płyta Ashrock, naprawdę płyta bardzo ładna, biała, z delikatną tylko tutaj LEDami, tutaj w tym tutaj są, o. Więcej LEDów, słuchajcie, nie ma. Ja w ogóle nie chciałem już, żeby moja płyta po prostu świeciła się jak choinka. Chciałem, żeby to po prostu płyta była dobra, prosta, w miarę ładna, estetyczna. I taką, słuchajcie, płytę kupiłem właśnie, X370 Tai Chi. Plusy są mojej płyty głównej, a więc dokładnie płyty Ashrocka X370 Tai Chi. A więc słuchajcie, 16-fazowa sekcja zasilania zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną procesora podczas podkręcania, zachowując stabilność całego, słuchajcie, systemu. Oczywiście Wi-Fi, które mam po raz pierwszy w ogóle w komputerze stacjonarnym, oraz Bluetooth. Bardzo ważne, słuchajcie, to jest USB 3.1, to jest szybko przesyłu danych, teoretycznie do 5 GB na sekundę, praktycznie maksymalnie tam około do 300 MB na sekundę, i też mamy USB 3.1 Gen 2, teoretyczna prędkość to jest 10 GB na sekundę, praktycznie około 1,2 GB na sekundę. Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą też w tej płycie jest to, że są możliwość podczepienia dysków SSD pod dwa porty M2, w tym jedno Ultra M2, gdzie transfer danych, słuchajcie, wynosi aż do 32 GB na sekundę. Oczywiście te
Dyski są specjalne, jeżeli chodzi pod porty M2 i też w niedalekiej przyszłości takowe sobie, słuchajcie, zakupię. I oprogramowanie, słuchajcie, EA Tuning, gdzie możemy sterować pracą, słuchajcie, komputera i właśnie w tej chwili go Wam, słuchajcie, pokażę. Słuchajcie, to jest programik właśnie od Ashroka, a Tuning. Tutaj możemy, słuchajcie, sobie wszystko ładnie poustawiać, poprzestawiać. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście tutaj, możemy sobie wejść bezpośrednio do BIOS-u i ustawić sobie, słuchajcie, jeżeli chodzi o zasilanie i ustawienie naszego procesora. Procesor mam podkręcony, słuchajcie, do 3,700 MHz. Ale też o tym chciałbym się wypowiedzieć bardziej już przy prezentacji mojego procesora, który wiecie, że już jaki mam, więc nie wiem, jaki to będzie miało sens, ale spoko. Dobra. I tutaj, słuchajcie, bardzo fajna sprawa jest to, taka, że możemy sobie, słuchajcie, uregulować wszystkie nasze tak zwane fany, a więc wszystkie wentylatory, jakie mamy w naszym komputerze, możemy sobie je odpowiednio, słuchajcie, poustawiać, żeby kręciły się w odpowiedni sposób. Oczywiście nie każdy wentylator będzie się kręcił jakąś oszałamiającą prędkością, dlatego też w mojej obudowie, jakie są te cztery wentylatory, słuchajcie, to są oczywiście wentylatory średniej jakości, ładnie wyglądają, natomiast w też niedalekiej przyszłości będą one wymieniane na coś o wiele szybszego i lepszego, jeżeli chodzi o chłodzenie. Ale też tutaj, słuchajcie, w tym oprogramowaniu mamy taką możliwość, a więc sterowania, słuchajcie, wszelkimi wentylatorami, jakie mamy podpięte pod naszą, słuchajcie, płytę główną. Tak. Słuchajcie, a więc ogólnie muszę Wam powiedzieć, że płyta Ashroka X370 Taichi z pewnością w tej chwili może bym kupił już może jakąś inną płytę główną, bo już tych opcji jest zdecydowanie więcej i wybór jest zdecydowanie większy. Natomiast jeżeli chodzi o tą płytę, absolutnie nie jestem w jakikolwiek sposób, nie wiem, rozczarowany negatywnie, wręcz przeciwnie, jestem bardzo jestem ogólnie bardzo zadowolony, bo płyta, słuchajcie, jest tak bardzo, że tak powiem, rozwojowa i na wiele chyba lat mi spokojnie, z zupełności mi wystarczy. Tutaj właśnie największy plus jest to, że posiada te właśnie te wejścia, słuchajcie, M2, a więc tutaj te, trzeba się zaopatrzyć w specjalne dyski SSD właśnie pod te porty M2 i wtedy w ogóle będzie, słuchajcie, już prędkość ponaddźwiękowa. No i tyle, słuchajcie. Wiem, że ta płyta różni się od tych płyt gamingowych, które są teraz sprzedawane, gdzie to wszystko, słuchajcie, później się świeci w tym, kurwa, tej obudowie, tak jak po prostu jak choinka na Boże Narodzenie. Natomiast mi zależało właśnie bardziej na tym, żeby to wszystko było w miarę stonowane i dobre. Przede wszystkim dobre, żeby ta sekcja zasilania naprawdę była bardzo dobra i żebym nie miał żadnych problemów właśnie z overlookingiem, czy też pamięci RAM, czy też samego procesora. I ta płyta, słuchajcie, mi to zapewniła, a więc tutaj jestem bardzo zadowolony. No i tyle, słuchajcie. A więc zobaczyliście moją płytę główną, jaką posiadam. Najgorsze, słuchajcie, jest to, że ta cena, po prostu 200 zł przepłaciłem. Gdybym zaczekał jeszcze miesiąc, to bym zaoszczędził 200 zł, słuchajcie. Cholera. No ale co zrobić, słuchajcie? No, taki jest rynek komputerowy, niestety. Dzisiaj kosztuje coś 1800, a słuchajcie, za miesiąc już kosztuje 2500. Tak właśnie jest z kartami graficznymi. No, ale do tego już niebawem, słuchajcie, dojdziemy. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie przede wszystkim. No i tyle. Pozdrawiam. Pa, pa.